Bóg zapłać. Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska. Witam Państwa serdecznie i zapraszam na południowe wydanie informacji. Rozpoczął się drugi dzień szczytu Rady Europejskiej. Wczoraj przywódcy rozmawiali do późnych godzin nocnych. Gorącym tematem była współpraca z Rosją. Ostatecznie Francji i Niemcom nie udało się przekonać państw członkowskich do rozmiękczenia unijnego stanowiska względem Rosji. Nie dojdzie też w najbliższym czasie do szczytu unijnego z udziałem prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina. Nie udało się wypracować zgody, żeby się natychmiast spotkać na poziomie przywódców Unii Europejskiej i Rosji. Ważne jest dla mnie, że format dialogu pozostaje zachowany i że nad tym pracujemy. Osobiście życzyłabym sobie odważniejszego kroku, ale tak też jest dobrze i będziemy dalej nad tym pracować. Mówiła po długich nocnych negocjacjach kanclerz Niemiec Angela Merkel. Stanowczy sprzeciw wobec propozycji Paryża i Berlina wyraziły kraje, które na co dzień doświadczają agresywnej rosyjskiej polityki. Rada Europejska odrzuciła propozycję zresetowania stosunków, do pewnego stopnia zresetowania stosunków z Rosją i spotkania na najwyższym szczeblu bez zakończenia agresywnej, prowokacyjnej polityki rosyjskiej wobec najbliższych sąsiadów, ale także wobec państw Unii Europejskiej. Rzeczywiście była propozycja Niemiec, Francji, żeby doszło do spotkania liderów. Ta dyskusja rzeczywiście podzieliła. Tutaj Polska tę propozycję Niemiec odrzuciła, ponieważ uważamy, że byłoby to swoiste raczej docenienie prezydenta Putina niż ukaranie za politykę agresywną. I stąd też ta długa dyskusja doprowadziła do konkluzji innych niż były proponowane. W konkluzjach końcowych szczytu znalazły się zapisy, o które zabiegała polska delegacja. Państwa unijne potępiły ostatnie ataki cybernetyczne na Irlandię i Polskę. Premier Mateusz Morawiecki przedstawił przywódcom dowody, że za atakiem na Polskę stała Federacja Rosyjska. Z Brukseli dla Informacji Dnia Piotr Krupa. Parlament Europejski przyjął raport Maticia, ideologiczną rezolucję, która nawołuje do zabijania nienarodzonych dzieci, a także żąda ograniczenia klauzuli sumienia. Za rezolucją głosowało 378 europosłów, 255 było przeciw. Dokument określany jako raport Maticia od nazwiska chorwackiego europosła to manifest przeciwko życiu wymierzony w nienarodzonych. Mówi o tak zwanej aborcji na żądanie i błędnie określają jako prawo człowieka. Skoro w tym raporcie mówi się o aborcji dla dziewczynek bez zgody rodziców na życzenie, to pokazuje, że lewicowo-liberalne szaleństwo zawładnęło znaczną częścią Parlamentu Europejskiego. Rezolucję poparł m.in. europoseł Robert Biedroń. Parlament Europejski przyjął rezolucję Maticia, która będzie drogowskazem, jeżeli chodzi o zdrowie oraz prawa seksualne i reprodukcyjne w Unii Europejskiej, w tym kwestie antykoncepcji, legalnej i bezpiecznej aborcji oraz edukacji seksualnej. Jest duma. To lewicowa narracja, która ma wyprzeć z dyskusji publicznej słowo zabójstwo, bo właśnie tym jest tak zwana aborcja. Przedstawianie tak zwanej aborcji jako elementu zdrowia reprodukcyjnego to próba wmówienia społeczeństwu, że tak zwana aborcja jest prawem człowieka. Ale z prawem nie ma to nic wspólnego, na co wskazują także w wielu wypadkach decyzje Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, mówi prawnik dr Michał Skwarzyński. Jest to wyłącznie nacisk o charakterze politycznym, nacisk o charakterze pozaprawnym, nie mający żadnego oparcia zarówno w traktatach, jak i w systemie praw człowieka, niezależnie czy byłby to system Rady Europy, system Unii Europejskiej czy system uniwersalny. Raport Maticia obok przewrotu w sprawie tzw. aborcji żąda przewrotu w klauzuli sumienia. To raport stricte ideologiczny, alarmowało Ordo Iuris. Głos w sprawie zbrodniczej rezolucji zabrał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki. Podkreślił, że ideologia bierze górę nad rozumem. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki apelował o głosowanie przeciwko rezolucji, która popiera tak zwaną aborcję. Zwracał uwagę, że tak zwana aborcja jest pogwałceniem fundamentalnego prawa człowieka do życia. Jest przejawem najbardziej niesprawiedliwej dyskryminacji, bo dotyczy życia człowieka najsłabszego i całkowicie bezbronnego. Metropolita Poznański tłumaczył, że nigdy Unii Europejskiej nie zostały przekazane żadne uprawnienia w sprawie tak zwanej aborcji.
Dodał, że dokumenty międzynarodowe nie wspominają o istnieniu prawa do zabijania. Przeciwnie, mówią o prawie do życia. Po tym, jak wbrew apelowi przewodniczącego episkopatu raport Maticia został przyjęty, ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki nie zostawił tego bez echa. Wyrażam głęboki smutek po rezolucji Europarlamentu, w której wzywa się do zapewnienia możliwości zabijania dzieci nienarodzonych. Kultura życia, o jakiej myśleli ojcowie założyciele Unii Europejskiej, przeradza się w kulturę śmierci i wykluczenia, a ideologia bierze górę nad rozumem. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zwracał uwagę, że Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej wyraźnie gwarantuje prawo do sprzeciwu sumienia. Dotyczy ono także personelu medycznego. Stąd właśnie przyjęcie rezolucji Maticia może zostać uznane za atak na konstytucję wielu państw członkowskich, również posługujących się prawem do sprzeciwu sumienia. Temat obrony życia znów żywy w polskim parlamencie. Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak, podsumowując poprzedni rok, przypomniał o decyzji Trybunału Konstytucyjnego, który zabronił zabijania dzieci chorych i podejrzanych o chorobę. Poprzedni rok to rok życia, które jest najważniejszym prawem człowieka, zwracał uwagę Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak, który w Sejmie podsumował swoje działania za rok 2020. Prawo do życia jest najważniejszym prawem człowieka. Przysługuje każdemu bez względu na rasę, kolor skóry, wyznanie, stan majątkowy, stan zdrowia czy jakiekolwiek inne przymioty. Prawo do życia jest wpisane i wyartykułowane we wszystkich najważniejszych aktach prawa. I ma bezwarunkowe pierwszeństwo nad innymi prawami człowieka, podkreślał Mikołaj Pawlak. Zeszły rok przyniósł w Polsce zmianę prawa w zakresie ochrony ludzkiego życia. Trybunał Konstytucyjny zdecydował o niekonstytucyjności przepisu dopuszczającego tzw. aborcję chorych dzieci i podejrzanych o chorobę. Słowa Mikołaja Pawlaka nie przypadły do gustu niektórym posłom, jak Wandzie Nowickiej, aktywistce aborcyjnej. Pan Pawlak, który powinien pełnić obowiązki urzędnika państwowego, jakim jest Rzecznik Praw Dziecka, wcielił się w rolę aktywistki Kai Godek i wpadł w ekstazę z powodu haniebnej decyzji Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej. W odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka podkreślał, że nie działa w swoim interesie, a w interesie dzieci, które same obronić się nie mogą. Wskazywał, że ochrona życia jest obowiązującym w Polsce prawem. Zatem proszę państwa, stosujmy polskie prawo. W dyskusji o działaniach podjętych przez Rzecznika Praw Dziecka opozycja miała sporo pretensji. Innego zdania byli politycy obozu rządzącego, którzy uznali sprawozdanie z działalności Mikołaja Pawlaka za rzeczowe i merytoryczne. Burza, ulewne deszcze i grad. Tak minionej doby wyglądała sytuacja w niektórych rejonach w naszym kraju. W Małopolsce nad miejscowościami Librantowa i Koniuszowa koło Nowego Sącza przeszła trąba powietrzna. Trwa szacowanie strat. Gwałtowny front burzowy objawiający się ulewami i gradem, który przeszedł nad Małopolską, poczynił szkodę w południowej i północnej części regionu. W powiecie olkuskim grad podziurawił dachy. Nad miejscowościami Librantowa i Koniuszowa koło Nowego Sącza trąba powietrzna uszkodziła w różnym stopniu wiele budynków mieszkalnych i gospodarczych. Jedna osoba została ranna. O pomocy zapewnił premier Mateusz Morawiecki. Żadnego z mieszkańców Sądecczyzny, którzy ucierpieli w wyniku przejścia trąby powietrznej przez Piątkową, Librantową, Koniuszową i inne miejscowości, nie zostawimy bez wsparcia. Pomoc będzie koordynować na miejscu Ryszard Pagacz, wicewojewoda Małopolski oraz zastępcy komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Minionej nocy gwałtowne burze i ulewne deszcze pojawiły się od Mazowsza i Lubelszczyzny przez Kielecczyznę, Górny Śląsk i Opolszczyznę. W województwie śląskim najwięcej interwencji straż pożarna odnotowała w powiecie gliwickim. Spory zgłoszeń otrzymała także z powiatu tarnogórskiego i Zabrza. Silny wiatr i grad uszkodził budynki. Woda zalała wiele dróg. Podtopione zostały też piwnice. Nawałnice połamały drzewa. Po gwałtownej burzy, która przeszła nad Częstochową, na Jasnej Górze zalana została podłoga w kaplicy Matki Bożej. Po sprawnej akcji strażaków woda została wypompowana i sytuacja jest opanowana. Biuro prasowe sanktuarium poinformowało, że nie doszło do żadnych poważnych zniszczeń. Grad spadł także w województwie łódzkim. Mieszkańcy Sulejowa i Piotrkowa opowiadali, że lodowe kule podziurawiły wiele dachów i zniszczyły samochody. W obecności wicepremiera Piotra Glińskiego i wiceministra spraw zagranicznych Szymona Szynkowskiego-Welsenka zaprezentowany został mural, który przypomina o współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej.
Pamiątkowy mural odsłonięty w Warszawie ma upamiętnić polską prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej i przypomnieć o 30-letniej współpracy formatu, w którym aktywnie uczestniczą obok Polski także Węgry, Czechy i Słowacja. Te 30 lat upamiętniamy w sposób specyficzny. Mural to jest coś trwałego, ale coś, co jednocześnie no jednak ingeruje w sposób taki aktywny, istnieje w przestrzeni publicznej. I podobnie jest z Grupą Wyszehradzką. To jest coś trwałego, coś, co jest aktywne i coś, co jest zauważane. Mówił wicepremier Piotr Gliński. Prezydencję Polski w Grupie Wyszehradzkiej podsumował wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk. Zwrócił uwagę na decyzję, jaka zapadła w trakcie jubileuszowego szczytu V4 w Krakowie. Ambitna deklaracja i decyzja o zwiększeniu Funduszu Wyszehradzkiego o 1/4 do 10 milionów euro po to, żeby jeszcze więcej projektów społecznych móc w przyszłości realizować ze szczególnym uwzględnieniem projektów młodzieży, tworząc tak zwane pokolenie V4. Wiceminister spraw zagranicznych dodał, że właśnie z tego funduszu zrealizowanych zostało już teraz ponad 6 tysięcy projektów, w tym także przedstawiony dzisiaj mural. Jestem przekonany, że będziemy tak dobrze współdziałać z naszymi partnerami przez co najmniej kolejne 30 lat. Po Polsce prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej przejmą Węgrzy. W przyszłym tygodniu rusza loteria Narodowego Programu Szczepień. Będą także konkursy dla gmin z nagrodami pieniężnymi za najwyższy wskaźnik szczepień. Gmina na medal to konkurs zachęcający włodarzy miast do promocji szczepień. 100 tysięcy złotych dla pierwszych 500 gmin w Polsce, w których poziom wyszczepienia mieszkańców przekroczy 67%. W tym konkursie nie ma znaczenia wielkość ani położenie gminy. Konkurs potrwa do końca roku. Do tego czasu można walczyć o nagrody. Kolejny konkurs skierowany do samorządów to najbardziej odporna gmina. W ramach tego konkursu jest także szczególna nagroda dla najbardziej odpornej gminy w Polsce. To 2 miliony złotych dla gminy z najwyższym odsetkiem zaszczepionych mieszkańców. Warunkiem przyznania nagrody jest minimum 50% zaszczepionych mieszkańców. Konkurs potrwa do końca października. Z kolei w przyszłym tygodniu rusza loteria Narodowego Programu Szczepień. Będzie można w niej wygrać nagrody pieniężne, samochody i hulajnogi elektryczne. Uczestnicy przede wszystkim muszą być pełnoletni. Osoby, które przeszły również kompletną procedurę zaszczepienia, to jest bardzo ważne, więc mówimy tu o osobach, które przyjmą dwie dawki lub jedną dawkę szczepionki w zależności od rodzaju szczepionki. Osoby, które się zarejestrują, muszą wyrazić zgodę na udział w loterii do 30 września. Będzie kilka kategorii nagród: codzienne, tygodniowe, miesięczne oraz nagroda główna. Wartość nagród sięga 140 milionów złotych. Losowanie finałowe, które to będzie odbędzie się 6 października. Są to dwie nagrody po 1 000 000 złotych, jak i dwa samochody. Aby wziąć udział w loterii, należy się zapisać, dzwoniąc na bezpłatną infolinię 989. Można to zrobić również poprzez stronę internetową pacjent.gov.pl, na swoim internetowym koncie pacjenta lub pójść do pobliskiego punktu szczepień. Wyniki losowań będą publikowane na stronie loterii. Przed Ministerstwem Sprawiedliwości w Warszawie odsłonięto pomnik Jana Rodowicza Anody, żołnierza Armii Krajowej, legendy Szarych Szeregów, powstańca warszawskiego. Pomnik przedstawiający Jana Rodowicza Anodę stanął w symbolicznym miejscu. Kiedy w tym budynku ulokowała się instytucja zwana Ministerstwem Bezpieczeństwa Publicznego, kojarzona z najgorszymi represjami, okrucieństwem, bezwzględnością, torturami, to właśnie w piwnicach tego budynku byli przetrzymywani najdzielniejsi z dzielnych. Wśród nich porucznik Jan Rodowicz Anoda. Anoda był oficerem Armii Krajowej, uczestnikiem akcji pod Arsenałem, żołnierzem batalionu Zośka i powstańcem warszawskim. A później ten największy dramat tego pokolenia. Dramat tej młodzieży nieujarzmionej Warszawy, która po 5 latach zmagań, codziennych zmagań z okupantem niemieckim, chciała odbudowywać Polskę z wojennych zniszczeń. Chcieli studiować, chcieli się uczyć. Nie było im to dane. Wybrał studia na Politechnice Warszawskiej.
tych studiów nie skończył. Jan Rodowicz Anoda został zamordowany po brutalnym śledztwie UB 7 stycznia 1949 roku. Podczas uroczystości szefowa Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska odczytała list od marszałek Sejmu Elżbiety Witek. Anoda podzielił los innych żołnierzy Armii Krajowej, którzy nie godzili się na komunistyczny porządek społeczny, na życie bez Boga i patriotycznych zasad. Pomnik Jana Rodowicza Anody powstał dzięki inicjatywie jego rodziny. Pomnik, który przedstawia rozsadzoną od środka celę więzienną i popiersie Jana Rodowicza. Zaprojektowała jego krewna rzeźbiarka i malarka Joanna Rodowicz. Wykonanie sfinansowało Biuro Upamiętnień Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej. I to wszystkie wiadomości w południowym wydaniu Informacji Dnia. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Życzę dobrego popołudnia z Panem Bogiem.